Łaska wam i pokój od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witajcie kochani, błogosławię każdego, kto będzie to oglądał. Słuchajcie, miałam zrobić live, ale to jest inny temat i to w swoim czasie. W międzyczasie Pan mi pokazuje taki problem, z którym się zmagają chrześcijanie. I to jest problem odrzucenia, prześladowania. I Pan mi pokazał, że kochani, że chrześcijanie się boją, że dzieci Boże się boją. I Pan mi tutaj pokazał, żebym przeczytała po prostu takie wersety, które też są Bożymi obietnicami, żebyśmy się nie bali. Żebyśmy też się nie bali, że po prostu gdy nas prześladują, to jesteśmy wtedy błogosławieni. A to jest najważniejsze. Słuchajcie, kochani, zacznę od takiego wersetu. Tak i wszyscy, którzy chcą żyć w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. To o tym nam mówi Słowo Boże, kochani, że wszyscy, którzy chcą żyć w Jezusie Chrystusie, będą prześladowani. To już na samym wstępie Pan nam o tym mówi. Dlaczego? Bo Biblia też nam o tym mówi, że Chrystus powiedział, że jeżeli Jego prześladowali, to i nas będą. Jeżeli o Nim źle mówiono, kłamliwie mówiono, to i o nas będą. O tym wszystkim mówi nam Słowo Boże i przypomina. Słuchajcie dalej. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Mateusza 5,10. I słuchajcie dalej. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Mateusza 5,11. Przeczytam jeszcze raz. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Słuchajcie, czyli to nie jest dla nas żadna nowość. Bóg nas uprzedzał, że tak będzie, ale powiedział, że jesteście błogosławieni, jeżeli znosicie cierpienia Chrystusowe. Słuchajcie, tutaj czytamy dalej. Przeczytamy dalej. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie będą was nienawidzić i gdy was wyłączą spośród siebie i będą was znieważać, odrzucą wasze imię jako niecne z powodu Syna Człowieczego. Tutaj pisze i wyłączą was spośród siebie. Czasami jest też tak, że Pan nam każe po prostu opuścić jakieś miejsce, wyjść nam spośród jakiejś społeczności, z jakiejś grupy, bo Pan po prostu widzi, co tam się dzieje, tak? Bo Pan po prostu widzi, co tam się dzieje. Bo Pan też powiedział, że wkradną się między was wilki. I czasami jest tak, że trafimy do takiej grupy, czy nawet do takiej społeczności, gdzie ludzie po prostu nie chcą słuchać prawdy. Gdzie nie chcą słuchać prawdy. Gdzie tak naprawdę nie idą prawdziwie za Bogiem, tylko po prostu tworzą tak jakby jakiś klub taki, jak to się mówi, klub adoracyjny, taki wiecie, że na zasadzie sympatii, tak, że po prostu ach, ja tego brata lubię, ach, ja tą siostrę lubię, no to my będziemy się spotykać, my tam się troszeczkę pomodlimy, zaśpiewamy dwie, trzy pieśni, wypijemy sobie jak zawsze kawkę, wypijemy sobie herbatkę, zjemy sobie ciasteczko i to jest wszystko. To jest wszystko. Więc czasami Pan nam każe wyjść z takiej społeczności, bo jest też tak, że my zaczynamy mówić prawdę, zaczynamy mówić, że coś po prostu nie jest zgodne ze Słowem i wtedy po prostu my zaczynamy drażnić, tak? Zaczynamy drażnić i nawet sam Pan często nam mówi wyjdź spośród nich, wyjdźcie spośród nich. I słuchajcie, ale mamy też się nie bać, bo przecież tutaj jest taki werset, słuchajcie,
Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Pan powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Pan też w swoim słowie mówi, że choćby wszyscy Cię opuścili, ja z Tobą będę. Więc kochani, to jest najważniejsze, że my mamy Boga. Że Chrystus jest z nami. Przecież cała Biblia mówi nam, jeżeli apostołowie i w ich życiu widzimy, co jest najważniejsze. Jak oni byli zaszczyceni, że znoszą te prześladowania, te cierpienia chrystusowe. Bo oni wiedzieli, że po prostu to jest błogosławieństwo, że to jest zaszczyt po prostu cierpieć dla Chrystusa. Zobaczmy, jak Chrystus cierpiał. On też był odrzucony, on był prześladowany. Przecież gdy umierał na krzyżu, kto był obok niego? Kto był obok niego? I jego też prześladowali, jego opluwali, źle o nim mówili, nawet specjalnie źle o nim mówili, tylko po to, żeby po prostu móc mieć powód, żeby go oskarżyć. Więc Pan powiedział, że jeżeli tak robili wobec Niego, że tak Mu właśnie też robili ludzie, tak Go właśnie prześladowali, to tym bardziej o nas będą też źle mówić, to tym bardziej właśnie nas będą też prześladować. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest też tak, że jest coś ważnego, bo znamy też ten werset, który mówi nam o tym, kto wejdzie, kto odziedziczy Królestwo Niebios, kto nie, tak? I tam jest też wymienione, że bojaźliwi. Że bojaźliwi nie wejdą. Słuchajcie, nie możemy się tego bać. My nie możemy się bać. Jak ty masz być silnym wojownikiem, silną wojowniczką Bożą, jeżeli ty się boisz? I słuchajcie, i to jest tak, że często Pan nas bierze na osobność. Wtedy właśnie, kiedy ty myślisz, że zostałeś sam, ale myślisz tak, modlisz się i mówisz, Panie, przecież robiłem wszystko, co chciałem, a teraz jestem sam. Nie jesteś sam. Słuchaj, jest też tak, że Pan nas bierze na osobność. To jest Boży plan. Pan często bierze swoje dzieci na osobność po to, żebyś ty zaczął budować relacje z Panem. Wtedy Pan może zacząć cię szlifować, wypalać, kształtować i wtedy właśnie Pan robi z ciebie takiego Bożego wojownika, silnego Bożego wojownika, który się nie boi, taką silną wojowniczkę. Pan musi po prostu cię wyszlifować. Często jest tak, że Pan nas bierze na osobność. Że Pan nas bierze na osobność i nie jesteś sam, tylko to jest Boży plan. Pan tak robi specjalnie po to, żebyś ty zaczął szukać Pana. Żebyś ty zaczął budować relacje z Panem. Żebyś ty zaczął budować relacje z Panem. To jest więcej modlitwy, to jest więcej rozmów z Panem. To jest post, żebyś zaczął słyszeć głos Boży, żebyś się dowiedział, co Pan dla Ciebie przygotował, jak Pan chce Cię użyć, żeby Pan Ci objawił, żeby Pan Ci objawiał te tajemnice, żebyś nauczył się słyszeć głos Boży. I wtedy Pan będzie Cię szlifował i przygotowywał Cię, żebyś mógł być naczyniem do zaszczytnych celów. Żebyś był mocnym wojownikiem, żebyś była mocną wojowniczką. Dlatego nie bójmy się tego, kiedy w pewnym momencie nam się wydaje, że jesteśmy sami, ale my nie jesteśmy sami. Pan powiedział, że choćby wszyscy Cię opuścili, ja jestem z Tobą i że nigdy Cię nie porzucę, ani Cię nie opuszczę. Często jest tak, że Bóg bierze nas na osobność po to, żeby nas wyszlifować. Żebyśmy byli po prostu, żeby Pan nas kształtował, wypalał, wychowywał. Tak jak to srebro, tak jak to złoto, które jest wypalane. Do tego potrzeba ognia, słuchajcie. Do tego potrzeba ognia. I nie bójcie się w momencie, kiedy myślicie, że jesteście sami. Nie, jest ku temu taki powód, bo Bóg wie, czego ty potrzebujesz. Zrozum, że Pan zna twoje potrzeby. Bóg wie, czego ty potrzebujesz.
Bóg wie, w jakim ty jesteś teraz miejscu. To nie jest dla Boga żadna nowość. Dlatego nie szukajmy na własną rękę. I nie myślmy, że Bóg jest w tłumie, że prawda jest w tłumie. Bo wielu chrześcijan tkwi w takich złych miejscach, gdzie nie ma prawdy, gdzie po prostu są duchy zwodnicze, tylko dlatego, że po prostu się boją. Boją się, że będą sami. Wolą po prostu pójść tam, przytakiwać, być w niewoli. Żyją źle, wtedy się z nimi rozmawia, rozpaczają, źle im się wiedzie. Cały czas mają żal do kogoś, opowiadają o tej i o tej i o tej osobie, że tyle jej zrobiła, że to, że nie chciała jej pomóc, że to, że tamto, ale tkwią w tej społeczności, mimo że Pan wyraźnie pokazuje, wyjdź spośród nich i nie bój się, pamiętaj, że Pan wie, czego ci potrzeba. Pan powiedział, że najpierw szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. Przecież jeżeli Pan powiedział o tym, że członki ciała Chrystusowego mają się zasilać, tak? Czyli mówi nam o Kościele, więc jeżeli Pan o tym mówi, to ty myślisz, że Pan nie wie, że ty w tym momencie nie masz obok siebie żadnego brata, żadnej siostry i ty myślisz, że w Bożym planie jest, abyś ty cały czas czuł się samotny? Nie. Najprawdopodobniej Bóg wziął cię na osobność, żeby cię wyszlifować, żebyś zaczął szukać Pana, żebyś zaczął budować mocniejszą relację z Nim, bo Pan chce cię użyć, Pan chce cię wyszlifować, żebyś i przygotować cię, żebyś ty był Bożym wojownikiem, mocnym Bożym wojownikiem, naczyniem do zaszczytnych celów. Więc Bogu to nie jest obce i Bóg wie, że ty też potrzebujesz braci i sióstr, ale gdy ty jesteś w miejscu, kiedy czujesz się sam, to najchętniej byś chciał, żeby był przy tobie brat i siostra po to, żeby cię przytulić, pogłaskać, powiedzieć coś dobrego, ale słuchaj, jeżeli ty będziesz w takim miejscu tkwił, to ty nie wzrośniesz, ty nie będziesz wypalony. Dlatego Pan powiedział, że będziecie prześladowani, będziecie znosić cierpienia chrystusowe, bo świat nas nienawidzi, ale pamiętajcie, że takie cierpienia chrystusowe kształtują nas i wzmacniają nas. Kształtują nas, słuchajcie, i właśnie, słuchajcie, jak można stać się mocnym Bożym wojownikiem, Bożą wojowniczką? Siedząc na przykład, nie wiem, w domu, czy chodząc na spotkania, które są 3 razy w tygodniu, nabożeństwa, gdzie po prostu tylko, nie wiem, potrzebujemy tylko po prostu takiego cielesnego relaksu, że po prostu posiedzimy, zapomnimy o problemach, porozmawiamy sobie o życiu, wypijemy kawkę i zjemy ciasteczko i tak przez ileś lat. A gdy przychodzi ucisk, gdy przychodzi problem, to chrześcijanie drżą, chrześcijanie się boją. Boją się, że zostaną sami. Tak, wiem, bo ja rozmawiam z takimi chrześcijanami, słuchajcie. Tak jest. Chrześcijanie się boją. I wtedy dołączają do jakiejkolwiek społeczności, do jakiejkolwiek. Już wtedy nie patrzą, naprawdę nie patrzą, czy tam jest prawda, czy tam w ogóle porusza się Duch Święty, czy tam w ogóle jest obecność Boża. Nie, po prostu idą gdziekolwiek, żeby po prostu tylko być w tłumie, żeby być między ludźmi, żeby mieć z kim herbatę wypić, żeby mieć z kim zjeść ciasteczko. Tylko słuchajcie, są Boże obietnice, że Cię nigdy nie porzuca, ani Cię nie opuszcza i choćby wszyscy Cię opuścili, ja z Tobą będę. I Ty wymyślicie, że co, że Pan to mówi tylko po to, żebyś Ty później już do samego przyjścia Pana po prostu siedział sam w domu i po prostu się nie bał, bo Pan jest z Tobą. Pan wie, czego Ci potrzeba, no choćby nawet. Najpiękniejsze jest to, że Bóg jest z nami, ale no wiadomo, że Pan wie, czego Ci potrzeba. Dlaczego Pan mówi o ciele Chrystusowym i o tym, żeby członki się zasilały? Po to, żebyś na przykład Ty cały czas siedział w domu sam i nie miał społeczności.
Przecież Pan ci tą społeczność da, bracie, siostro, nie bój się, tylko w odpowiednim czasie. Ale zaufaj. Bóg też często bierze na osobność. Bóg wie, czego ci potrzeba. Ale Pan powiedział, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Pan da ci nowych braci, Pan da ci nowe siostry. Jeżeli taka jest potrzeba. Tylko pamiętaj, że Bóg bierze też na osobność i nigdy nie czuj się samotny. Jeżeli nawet przyjdzie taki moment, że ty czujesz się samotny, to po prostu módl się, rozmawiaj z Panem, buduj relacje z Panem, pość, czytaj Słowo Boże, uwielbiaj Pana. Uwielbiaj. I usłyszysz wtedy Boży głos. Pan ci objawi swoje tajemnice, Pan ci wszystko objawi. Tylko po prostu się nie bój. Ale słuchajcie, jest też, pamiętacie ten werset taki, który nam mówi o tych, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego? Słuchajcie, tam też jest napisane, że bojaźliwi. Bojaźliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego, więc jeżeli jesteś w takim momencie, gdzie Pan cię wziął na osobność, żeby cię szlifować, to ciesz się z tego powodu. Ciesz się z tego powodu. Ciesz się z tego powodu, bo Pan chce cię szlifować. Bo Pan chce cię szlifować i chce, żebyś był mocnym wojownikiem, mocną wojowniczką, żebyś się nie bała. Słuchajcie, tutaj jeszcze coś wam przeczytam. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć. To, o czym mówiłam. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. No bo po prostu Bóg wie o wszystkim. Bóg wie, co się z tobą dzieje w danym momencie. Bóg wie, co ty przechodzisz. To nie jest dla Boga żadna nowość. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeżeli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, bo to już jest co innego, wiadomo. Albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Zobaczcie. Albo jako człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw. Jeżeli z tego powodu, bracie i siostro, cierpisz, a wiem, że między braćmi a siostrami są plotki, jest wtrącanie się do cudzych spraw, no to jeżeli z tego powodu cierpisz, no to cierpisz już po prostu... No, sam sobie na to zapracowałeś. No po prostu Pan cię tutaj upomina, żebyś się upamiętał i tego po prostu nie robił. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi. Niech raczej chwali Boga z tego powodu. Słuchajcie, tu Bóg sam mówi. Czyli Bóg wie, co się dzieje. Tak? Bóg ma wszystko pod kontrolą. Nie bójmy się. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Tutaj już zaczyna się inny temat. Troszeczkę, chociaż nie do końca. Jeżeli są nieposłuszni Ewangelii Bożej, no to też jest nieposłuszeństwem. Można nazwać to, że jeżeli Bóg tutaj daje ci obietnicy, żebyś ty się nie bał, a ty po prostu i tak się boisz, polegasz na własnym rozumie, polegasz na tym, co ci tam twoje myśli podpowiedzą i dalej się po prostu boisz i postanawiasz, że ty zrobisz tak, bo ty się czujesz samotny, bo ty się boisz. No to tutaj też jest napisane, że jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? No bo to też jest nieposłuszeństwo. Jeżeli Bóg cię zapewnia, jeżeli Bóg ci daje obietnicę, a ty mimo wszystko się boisz i nie dajesz się przekonać, no to jesteś też jednym słowem nieposłuszny Ewangelii Bożej.
No tak, no tak tutaj to pisze, słuchajcie. A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik. A tutaj już zahaczam o inny temat, bo jest też napisane, że powołanych będzie wielu, ale niewielu wejdzie, niewielu odziedziczy królestwo. Więc Królestwo Boże. Więc słuchajcie, Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, to zależy od przykładu, różnie to pisze. I słuchajcie, i tutaj pisze, tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, co to znaczy? Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga. Więc Bogu nie jest obce to, co ty przychodzisz. Widocznie taki jest Boży plan. Widocznie ty masz przez to przejść. Widocznie to ma ciebie czegoś nauczyć. Widocznie to ma ci macie wyszlifować, macie wypalić. Pan mówi, słuchajcie, Panu nie jest obce to, co przychodzimy i nie róbmy nic na własną rękę. Pan wyciągnie cię ze wszystkich twoich utrapień. Tylko idź za Bogiem. Słuchaj tego, co mówi Pan. I Pan powiedział, nie bój się. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo obietnic w Słowie Bożym. Słuchaj Słowo Boże, gdy czujesz się sam. Buduj relacje z Panem. A będziesz słyszał Boży głos i dowiesz się, jaki jest Pan, jaki jest plan dla twojego życia. A Pan ma cudowny plan dla każdego z nas. Więc kochani, nie bójmy się. Nie bójmy się. Bóg wie, co przechodzimy. Bóg jest z nami zawsze. Pan powiedział, że nigdy cię nie porzucę, ani cię nie opuszczę. Więc buduj swoją wiarę, bracie, siostro. Nie bój się, bo Pan powiedział, że bojaźliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie odziedziczą. Pan chce, żebyś... Pan ma dla ciebie plan. Pan chce, żebyś był mocnym, Bożym wojownikiem, wojowniczką. I że Pan chce... z ciebie zrobić takie mocne, dobre naczynie, żeby cię użyć. Żebyś był... Powinieneś pragnąć tego, żeby być naczyniem do zaszczytnych celów. Ale to wymaga procesu, to wymaga wypalania i kształtowania. Ale Pan mówi, nie bójcie się. Nawet w Izajasza, to jest chyba w Izajasza, tak? Nie bój się, bo ja z tobą. Nie bój się. A poza tym, przecież chyba wiemy, Pan naprawdę, ile to jest powiedziane? 365 razy jest w Biblii napisane, nie bój się? To tak jakby na każdy dzień Pan ci mówi, nie bój się. Nie bój się, bracie, siostro, zaufaj. Błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa.